so many pieces all back together now. What's your vision? Kinga Rusin poniesie powakreskane konsekwencje po awanturze z Małgorzatą Rozenek-Majdan? Straci agenta? Ciemne chmury nad Kingą Rusin, 47 lat. Awantura, w której wdawa się z Małgorzatą Rozenek-Majdan, 40 lat. Pono nie rozejdzie się po kociach. Jak donosi jeden z tabloidów, dziennikarka Mokreska E ponie bardzo powakreskane konsekwencje swoich ostrych hezbów. O wojence Kingi Rusin i Małgorzaty Rozenek-Majdan bybo w mediach bardzo giebono. Ju kreska wcześniej plotkowano, kreska E panie nie przepadaj za sob, ale dopiero niedawno oficjalnie wkroczyby na wojencie kreska K. Wszystko zaczbo się od dyskusji na temat testowania kosmetyków na zwierzętach. Małgosia zarzuci Bakindze, kreska eta wykorzystuje walko prawa zwierzęte do promocji w własnej firmy kosmetycznej. To musia bo niezle zabole dziennikark, która okreliba Rozenek wypindrzą sztuczny lal. Czy Rozenek zrezygnowała z reklamy czy lipienicy, kiedy dowiedziała się kreska E marka, z którą podpisała kontrakt testuje produkty na rynek chicki na zwierzętach? Z tego, co widz, to nie. Jedno mówi, a drugie robi, burzy Basi Kinga. Do sporu WB czy psi rado zbaw Majdan, który stanąłby w obronie kreska one. Nazwa Prusin zawistni coraz hipokrytk, która z jednej strony broni praw zwierzęte, a z drugiej nosi futra i wyroby ze skóry. Ostatecznie wszystkie wpisy związane z Capafer zniknąłby z profili na Instagramie wszystkich zainteresowanych. Nie zamknę bo to jednak sprawy. Spekuluje się, kreska E to w banie ze WZGL Dunagiebo NKBUTNI Rusin i Rozenek dostałby zakaz pojawienia się na corocznym charytatywnym balu TVNU. A to pono nie wszystko. Jak czytamy w fakcie, Rusin mo kreska E ponie bardzo dotkliwe konsekwencje i straci prowadzonego przez siebie agenta. Kinga ma w umowie zapis, kreska E ma godnie reprezentowa firm. Nieukaranie jej rozpłci boby inne gwiazdy, które w przyszłości nie miałyby zahamować przed podobnymi konfliktami. Na razie producent agenta wraz z bodarzami TVN-u zastanawia się, kto ewentualnie mógłby poprowadzić ten program zamiast Kingi, twierdzi informator tabloidu. Dodatkowo do akcji wkroczy podobno producent kosmetyków, które reklamuje Rozenek-Majdan. Miab zagrozi, kreska E jeli Rusin nie poniesie konsekwencji obra kreska Ania ich firmy, wycofa swoje spoty reklamowe z TVNU. To oznacza boby dla stacji powa kreska N strat materialn. Niestety eskalowany konflikt przez King przybrał niespodziewany obrót i trzeba teraz z tego jako mdrze wybrn, opowiada źródło gazety. Wygląda na to, kreska E nad Rusin zawisby ciemne chmury.